Jak przyjechałem do Anglii i rozpocząłem pracę w charakterze kierowcy ciężarówki, spotkałem się z takim kabelkiem. To się nazywa kabel Andersena i służy do podłączenia zasilania z ciągnika. Tu jest złącze przy ciągniku. Do przyczepy. Tu jest złącze przy przyczepie. Po co to zasilić? No, przyczepy, które pracują na tak zwanej deliverce, czyli na dostawach do sklepu, mają duże zapotrzebowanie na prąd na postoju, mianowicie używane są do napędu windy, która jest z tyłu takiej przyczepy. Przecież złącza te nie są w stanie przenieść takich prądów, jakie wymagane są do napędu hydraulicznych urządzeń podnoszących 1,5 tony z tyłu przyczepy. Złącze Andersena stosowane przy zasilaniu przyczepy przynosi 175 amperów. Te kable mają po 25 mm kwadratowych przekroju i są w stanie taki prąd przenieść. Również taki przewód bywa pożyteczny w momencie, kiedy trzeba odpalić samochód i podkraść prąd z ciężarówki kolegi. Bardzo ważną zaletą złącza Andersena jest fakt, że ta wtyczka jest jakby lustrzanym odbiciem siebie samej. Tu jest złącze wąskie, a tu jest szerokie. W związku z powyższym, jak weźmiemy taką wtyczkę, proszę bardzo, ona wchodzi jedna w drugą, ale z przesunięciem o 180 stopni. W związku z powyższym można się pokusić, aby połączyć dwa kable ze sobą w ten sposób. Proszę bardzo. Plus do plusa, minus do minusa. Zawsze pasują. Na tym polega urok tego złącza. Złącze Andersena. Polecam uwadze, bo za chwilę opowiem o innych rozmiarach tego łącza. Od mechaników w bazie wycyganiłem złącze Andersena. Popsute oczywiście i sam popsułem je jeszcze bardziej. Zrobiłem przekrój. Uszkodzenie polegało na urwaniu tego małego kapturka tutaj osłaniającego styk dodatni. Zrobiłem przekrój, żeby było widać, jak pracują styki. To są styki te 175-amperowego złącza Andersena. Styki po prostu wystarczy wepchnąć. Jak widać, wchodzą dość opornie. To jest jednak 175-amperowe złącze. Teraz, żeby to zadziałało, to okapturzenie duże musi wchłonąć jakby okapturzenie małe. Proszę bardzo. Tak to się odbywa. Złącze, widać, ma kontakt tutaj i bardzo ładnie pasuje, prawda? Styk dodatni tu i styk dodatni tu, tak? Proszę bardzo, pasuje, pasuje. Tak działa złącze Andersena. To jest złącze 50-amperowe. No cóż. A. Widać różnicę w gabarytach. I styki 50-amperowe. Dużo mniejsze, ale to złącze, to 50-amperowe, jest standardem w innym świecie. Jest standardem w świecie nie ciężarówek, a w świecie karawaningu, czyli przyczepy kempingowe, samochody kempingowe oraz w świecie sportu samochodowego. Na przykład w Formule Ford każdy samochód jest w to wyposażony, bo samochody dźwigają ze sobą, tak to nazwijmy, bardzo mały akumulatorek i na postoju, czy w trakcie wyścigu, czy do rozruchu zasilane są ze źródła zewnętrznego i to źródło zewnętrzne jest podłączane właśnie takim złączem. To jest złącze o wymiarach około 35 x 48 mm. Działa dokładnie tak samo, to też jest typ SB. Styki do 50 można zakupić na rozmiar kabla 6 mm kwadratowych.
10 oraz 16. Dlatego, że złącze 50-amperowe wytrzymuje tak naprawdę, fabryka podaje 120 amperów. Można takie obciążenie założyć na czas do 3 minut. 50 amperów można założyć takie obciążenie na czas, no, w przybliżeniu nieskończony. Teraz złącza, które będę używał dużo powszechniej. To też jest złącze Andersena. Dokładnie ta sama zasada działania. To jest złącze, które można rozdzielić, ale ja sobie już pozłączałem je, żeby nie mieć głupich pomysłów i nie konfigurować tego inaczej. Można to złączyć jak się chce, praktycznie rzecz biorąc, tylko że po co? Należy to zrobić inaczej niż ja mam w tej chwili, tylko wtedy, kiedy zastosowanie tego złącza byłoby bardzo jakieś nietypowe. W każdym razie nie zasilanie 12-woltowej jakiejś instalacji. Ja postanowiłem, że wszystkie moje złącza w krótkofalarskich urządzeniach będą od teraz złączami Andersena. Złącze, które trzymam w tej chwili w ręku, jest złączem, które może przenosić do 45 amperów prądu, ale produkowane styki do tego złącza są albo 45 amperów, to są te do zaciskania, albo 30 amperów, to jest to złącze, albo 15 amperów. Widać, czym się różnią? One się różnią tylko jednym. One się różnią wielkością elementu, do którego podłączamy kabel. Rurka 15 amperowa, 30 i 45 amperowy otwarty układ. Wszystko to są styki przeznaczone do zaciskania. Można je również lutować. Zwłaszcza te 30 i 15 amperowe, bo to jest pełna rurka. I tutaj można je lutować jak najbardziej. Aczkolwiek zaciskanie będzie działać lepiej. Ja sobie zrobiłem już kilka rzeczy z tego. To jest taki rozgałęźnik. Proszę bardzo, trzy bezpieczniki, trzy odbiorniki można podłączyć pod jedno źródło. I w mojej baterii, która mi zasila radiostację na wyjazdach, jest również już zamontowane złącze Andersena. Jak widać, tutaj są jeszcze takie otworki małe. Przez te otworki można przewlec małą trytytytkę, czyli takie urządzenie do wiązania kabli. Właśnie takie. I wtedy to złącze nie rozleci się z byle powodu. Według mnie nie ma takiej potrzeby, bo skoro to jest złącze przystosowane do tego, żeby złączać i rozłączać, to ja bym był daleki od tego, żeby je blokować na stałe. No ale może przyjdzie komuś to do głowy. Taka możliwość istnieje. Firma Andersen zadbała również o to, żeby jej klienci zastosowali swoje złącza do wielu innych rzeczy. Sprzedają takie blaszki. Dwie takie blaszki stanowią takie dwie półobudowy, dwa półkołnierze do zamontowania złącza Andersena na panelu, czyli na przykład na obudowie zasilacza albo urządzenia, które jest odbiornikiem prądu, też może być. Ja w każdym razie przyjrzałem się temu dokładnie i stwierdziłem, że sobie wolę wyciąć odpowiedni otwór zasilaczu, proszę bardzo, i mój zasilacz otrzymał jako dodatkowy element, dotrzymał złącze Andersena i teraz tu się mogę podpinać bezpośrednio do odbiornika. Moje radiostacje są zasilane złączem 2,1 na 5,5, standardowym okrągłym złączem do prądu stałego, ale kabelek do zasilania tego dorobiłem sobie ze złączem Andersena i bezpiecznikiem po drodze, jak widać. I teraz mogę podłączyć to pod zasilacz, pod baterię
zrobiłem tutaj błąd, którego nie róbcie. Ja bardzo lubię te termokurczliwe rurki, które stanowią w tym momencie jakby taką dodatkową odgiętkę kablową, czyli zmniejszają wrażliwość przewodu na próg sztywności. Rurka, wiadomo, ze stykiem jest sztywna, potem dalej kabel jest elastyczny, powinno być coś pośredniego dla zwiększenia wytrzymałości. Tak, tylko że ja założyłem tutaj dosyć grube te koszulki termokurczliwe i ledwo wcisnąłem. Niestety jest to błąd. Niektórzy nawet zalewają tutaj klejem na gorąco. Taki sam błąd. Styki powinny mieć pewien stopień swobody, żeby mogły się ułożyć jedne względem drugich. No i ja tutaj nie przewiduję zasilania radiostacji dużej mocy, w związku z powyższym błąd jest umiarkowany. Ale błąd, nie róbcie tego. Ja też nie będę więcej. Jak się rozbiera złącza Andersena? Wrócę do dużego złącza, żeby było lepiej widać. Po prostu śrubokrętem odpowiedniego rozmiaru wystarczy tą blaszkę opuścić, prawda? I pociągnąć za przewód i styki wyszły. Dokładnie tak samo rozbiera się złącze takie, tylko wtedy już, kurczę, no, umówmy się, inny rozmiar śrubokręta jest potrzebny. W tej chwili wszystkie wtyczki położyłem dużym kapturkiem do góry, plus mamy cały czas z prawej. Wszystkie złącza mają ten sam standard. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w następnych filmach.